Masz zamiar skręcić prawo na widocznym skrzyżowaniu. Czy w związku z tym masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które zbliżają się z lewej strony? Zwróćcie Państwo uwagę na informację, jaka jest przekazana na znaku poniżej znaku D1. Schemat skrzyżowania, pamiętamy o tym, te grube kreski, cienkie kreski, co oznaczają, prawda, na tym schemacie skrzyżowania. Gruba linia na znaku, na schemacie wskazuje drogę z pierwszeństwem przejazdu. Jeżeli my jedziemy tą drogą od strony, tak jak tutaj patrzymy od dołu ekranu, to jesteśmy na drodze z pierwszeństwem przejazdu. I tu już bez znaczenia, czy ja będę skręcał w prawo, czy będę jechał prosto, czy będę jechał w lewo, mam pierwszeństwo przed innymi uczestnikami ruchu. Zakładam, że nie ma pojazdów uprzywilejowanych. Zakładam, że z lewej strony nie dojeżdża pojazd szynowy, bo to byłaby inna sytuacja. Ale w tej sytuacji ja zamierzam skręcić w prawo i na tym skrzyżowaniu będę miał pierwszeństwo przed innymi uczestnikami.